Witam. To jest jakiś skandal, nasz dzisiejszy humor. Jakby, wiesz, czym się to kojarzy? Było już tak ciepło i tak strasznie mieliśmy szalony dzień. Zdjęcia robiłyśmy i się kładłyśmy na ziemi. Pamiętam to. To było taki szalony dzień. Zapomniałeś o maturze rano. Ale jeszcze mi się podobało, że ostatnio powiedziałeś, że mamy nowy pomysł. I tak wyskoczyłeś. Cześć! Dodaj z ekscytacji. Cześć wszystkim, dzisiaj znowu witamy na kanale Kasia. Cześć! I słuchajcie, postanowiłyśmy zrobić zupełnie nową serię, na której zamienimy się naszymi szafami. Jeżeli jest tutaj ktoś nowy, kto jeszcze nie widział poprzednich naszych serii, gdzie mierzymy ubrania, niska kontra wysoka, to koniecznie Was do nich odsyłamy, linki zostawiam w opisie. No i właśnie jeżeli chodzi o ten nasz wzrost, to ja mam 157 cm, Kasia ma 175. Za moment Basia wybierze 3 stylizacje dla mnie oraz ja 3 stylizacje dla Basi. Dokładnie tak, a na Kasi kanale jest druga część tego filmu, gdzie również dobieramy kolejne stylizacje, także będzie więcej fanów, więcej. Tak. Myślę, że śmiesznych stylizacji. I łącznie w sumie wychodzi aż 12 propozycji. Także jest co oglądać. Oczywiście link do filmu Kasi znajdziecie w opisie. No a teraz przejdźmy już do wybierania naszych stylizacji. No i witam Was w mojej szafie, przynajmniej w jej części, która się odbija w lustrze. I co? Wybieramy stylówki dla Kasi. Pamiętaj, że mam paznokcie u stóp niezrobione. O, ja mam tyle odkrytych szpileczek ładnych. No to bez zbliżeń na stópki. Zaczniemy od jakiejś sukienki. O, a może kombinezon? Tak teraz spojrzałam na to. Jak ja widzę tego długość, to jest dla mnie bluzka. Ja dołożę sobie botki z NAKB, moje ulubione od lat. Do tego dałabym taką czarną, elegancką torebkę może. Pasuje wszystko, czarny, czarny, złoty, złoty. O. Jakby było bez torebki, to rzeczywiście można by było dać kapelusz. Ale z torebką to już mam wrażenie, że to będzie takie zbyt ekstra. Ale i tak zrobimy ekstra. Ja też jestem ekstra. Stylizacja numer 2. Wiem, jakieś tam spodnie. Miałam to w głowie w ogóle przed nagrywaniem tego odcinka, ale totalnie o tym zapomniałam. Dam tobie. One są rozciągliwe, spokojnie, ale one są takie 3/4. Do połowy łydki one ogólnie są u mnie. Jeżeli chodzi o górę, dam ci bluzkę z takimi poduszkami w ramionach. Z Zary. Ona jest bardzo ładna, taka elegancka. I fajnie wygląda tych spodni, przynajmniej jak ja to założyłam. Zobaczymy, jak u ciebie będzie z tą długością. Lądują u ciebie w stylizacji przepiękne skórzane klapeczki z Zary. Tak, pamiętam historię tych butów. Kupiłam sobie klapki w Zarze, Asia kupiła klapki w Zarze, po czym robiłyśmy sobie nawzajem haul i stwierdziłyśmy, że się zamienimy. Ale czarne wszystko. Nie, to jest taka stylizacja już gotowa. Bez torebki żadnej? No, proszę bardzo. Przechodzimy do stylizacji numer 3. I tutaj lecimy już z kolorem. I myślę, że zacznę od wyboru jakiejś kolorowej marynarki. O, chyba takie 3 najciekawsze. Ty, a ja mam jedne spodnie w komplecie do tego. Na długość są dobre na mnie, więc zobaczymy, jak będą wyglądały u ciebie, także zostają. Dlatego fioletowa marynarka albo różowa marynarka i zrobię ci kolorowy ficik. Dobra. Teraz pastele są bardzo modne, mieszane te pastele. Pistacjowe. Tak, 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 tak. 100% tak. Do tego lecą pistacjowe klapeczki i teraz jakaś bluzka. Może bym ci dała żółty top. Tutaj jakiś żółty się znajdzie. Coś takiego. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Chyba cię zapomniałaś. Co? Nie wiem, o co może mi chodzić. Co? On jest rozciągliwy? Jest rozmiar 36. Kupiłam go kiedyś w Lumpie i tak, jest rozciągliwy. Jeżeli chodzi o torebkę, muszę dać po prostu taką klasyczną beżową. Najfajniej to by wyglądała w ogóle taka gładka beżowa. No to i mogę wziąć taką torebkę z Naked ode mnie. Tak, dobra. To jeżeli chodzi o torebkę, to bierzemy beżową, ale z Kasi szafy, bo właśnie lepiej będzie wyglądała gładka. Dobra. Czyli mamy pełne 3 stylizacje. Ojejku, te torebki są tak źle ułożone. Chyba ci pomogę. Ja usiadłam. No i jesteśmy teraz u Kasi i Kasia będzie wybierała mi 3 stylizacje. Niestety tutaj jest prześwietlone, ale okno z tyłu nie pozwala na inne ustawienie, więc musimy to zaakceptować. Dobra, Basiu, to ja usiądę sobie tutaj. Standardowo. Teraz patrzę na Basię trochę z góry. Jakby to była jakaś nowość. Ty
Stylizacja numer 1 będzie z torebką, która ostatnio bardzo się Basi spodobała. Będę taka miła, że ci ją dam, proszę. I do tego, moim zdaniem, czekaj, bo ja w tych naczach kapitelowych. A posłuchajcie, ja Kasi ukradłam piękne kapciuszki. Ja teraz muszę w takich jednorazowych z fotelu śmigać. Dobra, i do tego będzie marynarka, która uważam, że świetnie pasuje kolorystycznie. Ten łańcuch jest idealnie w kolorze marynarki, więc to jest takie... I do tego. Piękna. Spodnie. Jak myślisz, jakie to będą spodnie? Długie spodnie. Szerokie spodnie. Może. Do nam tak. O! I do tego na koniec... Golf. Golf bez rękawów, taki biały z Zary, to jest też u mnie nowość. O. Proszę bardzo. To teraz myślę, że czas na jakąś sukienkę. Albo pomarańczowa, taka pomarańczka, albo opcja numer 2, w której będę wyglądała śmiesznie. Dziękuję. Poproszę jakąś ładną torebkę. Może tą brązową z takim elfa. Może proszę. Się nie zwracać. Możesz też zwrócić. Buty, które mogą skracać nogi, w szczególności gdy sukienka na Basi będzie nieco dłuższa, to może być złe połączenie, ale sprawdzimy. Ale u ciebie to jest dobre połączenie. A, dziękuję. Dobra, i teraz trzecia stylizacja. Co dzień tak możemy? Szerokie spodnie długie. Szerokie spodnie długie. Z czym się to skojarzyło? Niebieskie kwiaty i kolce. To też bym mogła cię skrócić. Ja już takie są krótka. One są naprawdę długie. Takie dla mnie idealne. To jest koszula z działu męskiego, ale XS-ka. I ją zwiążemy w talii. Więc będzie jak półgalowo. Do tego buty sportowe. Dziękuję. I torebka. Tutaj dużo różnych by pasowało, bo raczej stonowane kolory, więc spoko. Powinniśmy zrobić odcinek, że wybieramy sobie stylizację z naszych szaf. Ja wybieram tobie tymi i tak musimy chodzić przez cały dzień. Idziemy na miasto. A few moments later. Nie no, musimy zmienić. A to ty nagrywasz to teraz. Tak, tak, to do ciebie. Właśnie nie wiem, o co chodzi. Ale natchnęło mnie. W ostatniej stylizacji zamiast tej torebki będzie jednak ta. I jeszcze na wierzch dorzucimy płaszcz. Tak mnie teraz natchnęło. Spojrzałam w twoim kierunku i stwierdziłam, nie no, czegoś brakuje. Okej, okay, dziękuję. Dobra, tak więc stylizacje mamy wybrane, no i teraz lecimy je przymierzać i zamieniać się nimi. No i wydamy się z powrotem. Stylizacje, jak widzicie, mamy już rozwieszone. I zaczniemy przymierzanie od pierwszych stylówek. A i nie powiedziałam jeszcze, że będziemy mierzyły je najpierw na sobie, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają te ciuchy na nas i dopiero wtedy będziemy się zmieniać. Ten efekt tak naprawdę będzie widoczny i postaramy się też zrobić takie przybitki, na których dokładnie będzie widać tą różnicę. Okej, okay, to myślę, że możemy zaczynać. Ja mam dla ciebie na początku kombinezon. W ogóle słuchajcie, jeżeli chodzi o kombinezon, mierzyłyśmy kombinezon. Kasia mierzyła mój kombinezon. No swoim filmie. Tak, bo właśnie już jesteśmy po nagraniu, jesteśmy po przejściach. Musicie to zobaczyć. Musicie wbić do niej na kanał, bo to jest po prostu taki hit, że ja nie mogłam się przestać śmiać. No i teraz mam dla ciebie drugi kombinezon. Nie mogę się doczekać. Ja też. A ja mam dla ciebie właśnie szerokie spodnie, marynarkę, torebka, która ci się podoba. Buty. A wiecie co rozkminiłam? No. Rozkminiłam to, że u Basi każda stylówka ma inne buty, a ja jestem tak oszczędna, że tylko dwie parę butów wybrałam. No dobra, no to przebieramy się w nasze stylówki. Ponownie jesteśmy ubrane w zupełnie różnym stylu. Totalnie się różnimy. U Kasi, jak mierzyłyśmy rzeczy, to też były zupełnie na inne okazje stylizacje. Bo ty idziesz znowu na festiwal. Ja idę na kawkę. No dobrze, tak więc tak się prezentują nasze ubrania na nas. No i coś, na co wszyscy czekają, czyli... zamiana. Kasi niestety będę musiała zrobić cenzurkę na całość trwania tego, ponieważ nie tylko z tyłu sięga i to do połowy tyłka. Czuję się jak w bikini. No niestety nie możecie tego zobaczyć. Nie, bo bieliznę mi widać całą pod spodem. Przez to, że teraz to nagrywamy, to już nie mogę się doczekać odcinka, w którym będziemy mierzyły kombinezony. Tak, to jest wysoka. To będzie hit. Jeżeli chodzi o mnie, to powiem szczerze, że mi się ta stylówka totalnie podoba. Jakby jest to taka fajna, oversize'owa marynarka, nawet na długości dłoni jest dobra. Spodnie, no wiadomo, są za długie. No ale to można było skrócić po prostu. Tak, ale to nie jest właśnie jakaś taka aż tragiczna długość. Ja nie mogę powiedzieć tego samego, bo chyba widać, czy nie wiem, czy wy to widzicie, ale Basia to widzi, że jest krótko, ale kapelusz jak najbardziej. Cieszymy się, że mamy okazję nagrać taki film, podłapać trochę od siebie elementów stroju. Tak, dlatego, że my mierzymy coś, w ogóle mamy totalnie inny styl, o dziwo. Tak,
Tak, może się wydawać, że dużo rzeczy mamy podobnych, ale nosimy zupełnie inne elementy. Na przykład u Kasi, musicie to zobaczyć, mierzyłam totalnie długi płaszcz, totalnie długą sukienkę. I ja takich rzeczy na co dzień nie kupuję, bo jestem niska i zawsze mi się wydawało, że to na mnie dobrze nie leży. A tutaj o dziwo, kurczę, powinnam się w takie rzeczy zaopatrzyć, więc jest to fajny taki eksperyment i sprawdzenie. Padnijcie, zobaczcie, no i polecam wam też się z kimś powymieniać. Tak patrzę na ciebie strasznie z góry. Wiemy, to była jakaś nowość. Dla Basi przygotowałam sukienkę. Ja dla ciebie natomiast mam. O Jezu, to jest taki hit! To jest taki hit! Mam te rybaczki. No dobrze, no to najpierw przygramy się same w swoje rzeczy. Całkiem te stylizacje do siebie pasują, ponieważ mamy tą samą kolorystykę torebek. To prawda i obie mamy takie bardziej letnie stylizacje. Mm-hmm. Bo wiecie, tutaj jest krótki topik, krótkie spodenki, krótkie rybaczki. Dla kogo rybaczki? Dla tego rybaczki. Tak, ja jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądało na tobie. Także myślę, że bez zbędnego gadania możemy się przebierać. Ej, tu jest taki szok! Słuchajcie, martensy, myślałam, że będą mi skracać nogi. Tak, na maksa skracać nogi. Tak, są dużo ponad kostkę, a ja mam wrażenie, że no, hello, jakoś tak dziwnie moja noga wygląda długo. Przynajmniej mam takie wrażenie, nie wiem jak w kadrze kamery, ale w kadrze telefonu, jak przed chwilą nagrywałyśmy TikToki, to miałam naprawdę takie długie nogi. Ale tak zmieniając już na mnie, to powiem wam, że naprawdę nie jest tak źle, jak się spodziewałam. Tak szczerze, jakby nie jest dobrze. Nie, nie, tego nie powiedziałam. Nie jest tak źle, jak myślałam. No właśnie, jak tak patrzę na ciebie, to gdybym spotkała ciebie na mieście, to pomyślałam po prostu, że jakby to jest odpowiednia długość spodni. W sensie, że chciałaś, nie wiem, kupić sobie spodnie do kolan, pomimo, że powinny być dotąd. Fajna zamiana. Kolejny raz. Do ostatniej już stylizacji, czyli u mnie będzie full kolorowo, wiosennie. A u mnie full biurowo. A co ja ci miałam dać za torebkę? A twoją torebkę w ogóle? O. Czekaj, nie przemyślałyśmy, że mamy do tej stylizacji jedną torebkę? O kurde, tą samą. Dobra, to co, skakujemy? Tak. No i tak się prezentujemy w naszych ubraniach i słuchajcie, jednak nastąpiło małe popanie, musimy się dzielić torebką. Tak, bo zapomniałam, że zamieniłam jednak kremową torebkę na tę w momencie, gdy postanowiłam dodać płaszcz. I tak samo druga zmiana to to, że nie mam już na sobie koszuli, tylko golf, bo jednak po założeniu koszuli stwierdziłam, że golf wyglądałby lepiej. Myślę, że możemy się przebierać. Wyglądam trochę jak taki mały liliputek. Wszystko jest totalnie długie, ale ogólnie podoba mi się płaszcz, w sensie długi płaszcz, tylko może trochę mniejszy, ale tak, długość, tak. Why not? Tutaj są skarpetki przez cały czas. Jak coś to nieużywane. Bo to miały być do stylizacji w Kasi filmie, ale tak. Finalnie nikt ich nie założył. No to taki mały ups. Te spodnie, to od razu widzę, że są spodnie z Berszki. Ja czuję, że to są spodnie z Berszki. Ej, na a ty mnie. Sprawdziłaś metkę, czy nie? Nie. One są z Berszki. To są z Berszki. Ale ja jej tego nie powiedziałam. Powiedz, co już tyle razy mierzyłam spodnie z Berszki, że wiem, jak czuję się w spodniach z Berszki. One są na mnie zawsze za krótkie i ciasne w talii. U mnie już rękawy są za długie. Ale je można podwijać, bo one są generalnie do podwijania. Czyli do robienia czegoś takiego. Też się tu mama. Dobrze. Ty, no rzeczywiście. Wracając jeszcze do tej mojej stylizacji, to uważam, że wszystko wygląda na mnie naprawdę dobrze poza tymi spodniami. Jestem za wysoka na te spodnie, natomiast poza tym wszystko leży dobrze. No, a na mnie widać, że jest to za długie. Gdyby spodnie były trochę krótsze i płaszcz trochę węższy, i jakby wiecie, też pod pachami tutaj bardziej dopasowany, to jakby długość jak najbardziej mi się podoba i ja jestem na tak. Długi płaszcz to jest odkrycie roku. Ja nigdy w życiu nie miałam takiego ładnego, eleganckiego, długiego płaszcza. Nigdy. Może to jest ten czas. Moi drodzy. Także myślę, że będzie
będziemy z wami żegnały. Mamy nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Oczywiście wpadajcie jeszcze na nasze Instagramy, aby być wszystkim na bieżąco. I też koniecznie piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jeszcze jakieś filmy w naszym wykonaniu niska kontra wysoka. Może macie jakieś konkretne pomysły, może jest coś, co chcielibyście zobaczyć? Mhm. Bo my mamy jednak sporo pomysłów, ale najprawdopodobniej wy macie jeszcze lepsze, że jest coś takiego, na co nie wpadłyśmy. Tak, zawsze... Tak, jesteście bardzo kreatywni. Więc czekamy na wasze propozycje. No i żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Praca równowaga.